Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Spotify oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. Sponsorem dzisiejszego epizodu jest BookBeat. BookBeat to aplikacja oferująca audiobooki i e-booki. Tak jest. Z naszym kodem DDP 30 dni darmowego dostępu. 20 godzin słuchania. Tak jest. 30 dni darmowego dostępu za darmo. Tak jest. Powtórzę dwa razy nowych za darmo, żeby każdy wiedział. Zapraszamy, zapraszamy oraz dziękujemy. BookBeat.pl/DTP. Dokładnie. Słuchaj, siedzę sobie w zeszły wtorek na telefoniku. Jak to bywa? To jest stara notatka, to nie jest zeszły wtorek już. Ale wchłaniam dzienną dawkę trucizny do mózgu, tak? Na Instagramie. I nagle widzę story mojego znajomego z Wrocławia. Okej. Okay. Który nagrywa, co ważne, z przystanku tramwajowego. O, to już wiesz, że będzie dobre. Że czołg zderzył się z samochodem. Tak, czołg zderzył się z samochodem. Później się okazało, że to nie jest czołg. To nie jest czołg. Okay. To wóz opancerzony chyba. Domyślam się, że w komentarzach wiele 40 do 60-letnich panów to jest ważne. Dało znać o to tym, jest ważne. To jest ważne. Jest to tak zwany rosomak. Aha, Duma polskiej technologii. To nawet wiem, jaki to jest. Tak. Czyli nawet 30-letni, tacy jak ja będziemy. Uwaga, wypadek rosomaka we Wrocławiu. Co brzmi w ogóle, jakby jakaś tragedia w ZOO się wydarzyła, a nie. Wojskowy. Wypadek rosomaka w Poznaniu, tragedia na secie Deadpoola 3. Wypadek rosomaka we Wrocławiu brzmi jakby incydent kałowy w ZOO jakiś dziwny. Też eufemizm mógłby być wypadek, jakiś wypadek rosomaka. Spotkaliśmy się, ale miałem niestety wypadek rosomaka, no i nie doszło do finał wieczoru, nie będę tłumaczył, po prostu wypadek rosomaka. No. Ja tylko, że to się dzieje we Wrocławiu, to jeszcze bardziej sprzedaje tą wizję. Tak, tak. Wojskowy wóz zderzył się z autem osobowym przed mostem Zwierzynieckim. No kurczę. No wiadomo, że przed Zwierzynieckim to zawsze kuszenie losu, nazwanie najgorszy. Tak mostu. Tak. Tam jakieś zwierzęce akcje da się odwalać. Chwilę po godzinie 8 we wtorek, 20 czerwca, jest to stara notatka, na ulicy Kiri Skłodowskiej we Wrocławiu kołowy transporter opancerzony rosomak, nie mylić z czołgiem, zderzył się z osobowym samochodem marki Ford. Ważne. Na drodze w miejscu wypadku są duże utrudnienia. Jest jedno duże utrudnienie. Wóz opancerzony transportowy rosomak. O godzinie 12:40 znamy wstępne ustalenia pracujących na miejscu funkcjonariuszy policji. I więc się stało. Ja wiem. Ja rosomak też z Fordem się zdarzył. I wiesz, jak oni doszli do tego? No. Przyjechała policja. Ktoś zadzwonił. Miałem wypadek. Ktoś musiał wykonać telefon taki. Zderzyłem się z opancerzonym wozem transportowym rosomak albo na ulicy, albo zderzyłem się z Fordem. Nie uwierzysz. Słuchaj, wiem, że miałem tylko przejechać na test, ale moje intruzywne myśli powiedziały: dawaj. Dobrze, że ta wieżyczka na górze do tyłu nie była obrócona. No nie tak. Strzelał, żeby szybciej jechać. Jak w GTA. Tak. Jeszcze z kodem na latanie. Tak. W GTA tak. 3 to był jedyny sposób, żeby się oderwać od ziemi. W Vice City też, jak się wpisało kod na latanie i dało wieżyczkę czołgu do tyłu, to właśnie on to miał turbo. Nice. I leciał. No i przyjechała policja. Młodszy aspirant Rafał Jarząb. Jaki to jest zwierzyniec tam. Z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Można powiedzieć, że jeszcze... Tak, też się pojawiły. Pies. Tak. Jako sprawcę zdarzenia patrol ruchu drogowego wskazał kierującego pojazdem wojskowym. O, ciekawe. Cytuję. Kto kierowcą, kurwa, był? Chorąży. Nie, żartuję, nie ma tego tutaj. W chwili zdarzenia specjalistyczny pojazd wojskowy zmieniał pas z lewego na prawy. No tak. Nie ustępując pierwszeństwa kierującej osobowym Ford. Ej, w ogóle wyobraź sobie, że jaki to musi... To musi być stres. My możemy sobie tylko wyobrazić. Ale to musi być stres. Jedziesz samochodem i obok ciebie jedzie po prostu czołg.
Musi być stres. Jeszcze jak wiesz, że on może mieć te intruzywne myśli, które ty byś miał jadąc tym czołgiem. I on nie ma okien. No. On ma tylko taką... No szparkę. On ma taką szparkę małą po prostu i on jedzie po ulicy normalnie. I dlaczego? Jedyne, co sobie wyobrażasz, to, że widzisz jak w Battlefieldzie 3, jak jesteś pasażerem w opancerzonym wozie. Ty już widzisz na sobie ten taki prostokąt zakreślony, jak w Battlefieldzie, w Noctowizji jakiejś. Ty już wiesz, że jesteś po prostu że cyferki są obok ciebie gdzieś. Tak, ty już nie jesteś człowiekiem w oczach tego pojazdu. Nie, ani jego pasażerów. Nie, jesteś tylko liczbą i po prostu odległość od ciebie jest... Ty już masz przed oczami ten duży, średni i mały małe działo z AC-130. Co ten Rosomak tam robił? Shit. Może się dowiemy. Przejeżdżał przez most. Bądź się zbliżał, ale... Jak zaznacza policjant, pojazd mógł poruszać się po drodze. Okej. Okay. Jest to legalne. Nie był uzbrojony. W sensie... W teorii... To było kryterium, według którego mógł się poruszać? Czy oni muszą jakby przewozić osobno pociski i osobno Rosomaka? W sumie ma to sens. Znaczy, wiesz, w świecie, w którym mówimy o przewożeniu Rosomaka wozu opancerzonego przez środek miasta... Ja nie wiem, czy to byłoby na minus wtedy, jakby on miał amunicję. Może by to pomogło. Może tak. Może by się nie zatrzymał. Słuchaj, wtedy na pewno może... zator byłby może krótszy. Może strzelić w powietrze strzały ostrzegawcze. On wiesz, jak się pierwszeństwo... On na ciebie trąbie, ten po prostu strzela nad tobą. Jedzie ten kierowca Rosomaka i tak... Cholera, zjedźcie mi z drogi! I zły przycisk wciska. I zjeżdżają. I wtedy przyjeżdża młodszy aspirant i ustala, że no po prostu wypadek spowodowany został nieustąpieniem pierwszeństwa pociskom po prostu przeciwpancernym Rosomaka. Dokąd jechał... Czekaj, ale dobra. Nie był uzbrojony, jechał bez amunicji i jest ubezpieczony. Okej. Okay. Chciałbym, żeby był ubezpieczony, biorąc pod uwagę, że to jest pewnie armii naszej, więc... Jakby drogie musi być ubezpieczenie na sprzęt przeznaczony do wojny. W sensie, bo to jakby jego założeniem jest to, że pewnie się rozpierdoli. Wszedł ten wniosek do ubezpieczenia i tak, kurwa, co się stało? Co? Od tego nie jest ubezpieczony. Jest ubezpieczony tak od bomby atomowej, od wszystkiego, ale nie jest ubezpieczony od wjechania Forda na Marii Skłodowskiej we Wrocławiu. No przykro mi. Gość ubezpieczalni dostaje, kurwa, wiadomo, na pagerze. Pagerze, bo to jest, on pracuje w ubezpieczeniach, to on jakby jest dalej takim japim z Wall Street. Tak. Cały czas. On ciągle z telefonu odbiera i go odkłada. Dostaje po prostu wiadomość uszkodzenie wozu pancernego Rosomaka. I po prostu bierze telefon i dzwoni: Marlena, wszystkie pieniądze z banku, teraz. Teraz jedziemy, wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy, coś się dzieje. Wszystko. Rosomak został... Zresztą to z Fordem, to nie wiadomo, kto ma większe straty. Dokąd jechał moździerz Rak? O. Polacy kochają zwierzęta. Na podwozie Rosomak. Takie kochają, że już nie mamy prawie raków. No tak, no bo... Tylko w formie, kurwa, nazwy moździerz. Pojazdu wojskowego. Ja myślę, że całkiem słodkie nazywać na przykład uzbrojenie od zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Czyli po prostu polskie zwierzęta. Tak. Mamy tam, jakie tam, żub, ryś. Ryś często się pojawia. Dokąd jechał moździerz Rak na podwoziu Rosomak? Okazało się, że wojskowi jechali pod Halę Stulecia. Po prostu na podresy nowe, nie? Na pokaz sprzętu wojskowego. No to pokazali. Wow. To jest prywatny, czy nie? Nie, no wojskowy sprzęt. Wojskowy, no dobra, dobra. Kierująca Fordem nadal przebywa w szpitalu. O nie. Gdzie prowadzone są badania. Kropka. Nie wiadomo jakie. Według skuteczności pojazdu wojskowego, sprzętu wojskowego, okay, oczywiście. Ale wystraszyła się pani, co? Słuchaj, oni tak, ona... W skali od 1 jakby... do 10, jak wielką ochotę ma pani teraz na działania terrorystyczne? Mam nadzieję, że wszystko okej z prowadzącą Forda. Ja również życzę. Ale zdrowia. Jakby jej się coś stało, to oni by byli... To byłaby mała cena na podbicie ceny Rosomaka na światowej arenie militarnej. Rozumiesz? Że oni tak, price went up. Zobaczcie.
ledwo mu snęło i ona już po, no, złamanie otwarte, wiesz. No, skuteczność naprawdę jest. Wyeliminowana została. Stan jej zdrowia nie zagraża życiu. To bardzo dobrze. No i oby jej się wiodło jak najlepiej. Ja powiem ci tak. Bo historia ma zajebistą jeśli teraz. To by się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, mm-hmm. to byłaby już milionerka. Tak, a tutaj będzie... Myślę, że tutaj będzie, współczuję jej trochę. Tak, bo... Znaczy tam by była milionerką przez chwilę, a później by weszła ze szpitala, musiała zapłacić. Tak, to prawda. I by się wyrównało. To samo. Ale myślę, że pozew tutaj powinien zostać wykonany. Mimo wszystko. Tak. No myślę, że jest tak medialnie, że na pewno tam. Myślę, że tam kilka osób się odezwało do pani z takim, wie pani co. Wie pani co, my to, że... ubezpieczyliśmy tego Rosomaka, ale mamy, zajmujemy się również naszym, spektrum naszych usług ubezpieczeniowych i nie wiem, wydaje mi się, że ludzie od ubezpieczeń to są też ci sami ludzie, którzy pozywają innych. Że jakby to... To jest taki typ człowieka, sleazy, no? Takie już... Nie wiadomo dokładnie, jak doszło do zdarzenia, ani w jakim celu transporter opancerzony Rosomak jechał ulicą Kiri Skłodowskiej od placu Grunwaldzkiego w stronę mostu Zwierzynieckiego. Będą to wyjaśniać funkcjonariusze policji. Okej, okay, bo pewnie chciał dojechać, kurwa, pewnie pod na halę. No. No właśnie. Na miejscu są prowadzone czynności. Dobra, ale mówicie ciągle o tym. Dużo informacji jest w sumie, więcej niż się spodziewałem. Dla mnie najgorsze jest to... I od razu niżej mam jakieś... I o IPN-ie od razu jest niżej. Filmik jakiś. No. Dla mnie najgorsze jest to w takich wydarzeniach w Polsce, mhm. że jest po prostu tak, jest ten tytuł. I potem... Taki, Jezu, jako zajebista akcja musiała być. Jesteś zapętlony w tej takim limbo pisania artykułu. Tak. Że a jeszcze raz i jeszcze raz przytaczamy, że jak coś to się stało dokładnie, to co jest w tytule. I tak, jeszcze raz, dokładnie. I jeszcze raz. A jak na przykład, nie wiem, gdzieś w Austrii, kurwa, kogoś pająk w dupę ugryzie i masz artykuł, to jeszcze jest tak. Uniwersytet się odezwie. Jego rodzina. Badania, jego rodzina. Rodzina tego... Co ugryzło kogo? Pająk. Pająka. Rodzina pająka się odezwie. Tam jest rozpisane, że... To jest przychodzi ten gość, tam jakiś od biura imigracyjnego i tam mówi, że no takie pająki to mamy takie prawo, żeby ich za dużo nie można było przywieźć. Coś tam wszyscy się wypowiadają. Tak. A u nas tyle, że no ustalamy czemu pojazd jechał tam, gdzie chciał pojechać. Tak. Okej, okay. Ciekawe, czy jakieś będą, czy są update'y jakieś do tej sprawy? Ona już trochę ma, więc... Trochę już była temu i sprawdźmy to. Zróbmy to, ten krok, którego nie zrobią... A przepraszam. Na zdrowie. Dziękuję. Wrocław, Rosomak, wypadek. W Autoświat jest. Rosomak omal nie rozjechał Fiesty. O, to wiemy przynajmniej jaki ten. Nietypowa kolizja. Kurczę. Chyba nie. Ale podoba mi się, jak dwa różne są podejścia. No tak. Na autoświat.pl Rosomak omal nie rozjechał Fiesty. Mhm. Nietypowa kolizja we Wrocławiu. A na auto.dziennik.pl Rosomak zmiażdżył Fiestę. I faktycznie news dzień później wydany. Więc musieli dokręcić już śrubkę. Okej. A są zdjęcia? Są, no są. Jak byś określił, czy jest zmiażdżona, czy niemalże rozjechana? Jest na pewno najechana. Najechana. No jest tak... Mówisz. No jest najechana. Jest, to jest zdecydowane najechanie. Jakby te koła są dociśnięte, jakby pod nadwozie, to tak, góra jest dociśnięta. Dociśnięty jest do ziemi samochód. Bo Rosomak, mi się wydaje, że Rosomak, on może tam nawet w głębokiej wodzie sobie radzi. Tak. On jest tak trochę zbudowany jak taka barka. On jest taki, żeby wciągać rzeczy do pod. Tak, więc jak on po prostu przejeżdża nad czymś, więc on ma taki clean. Tak. Tylko, tak. Że nie clean jak spychacz, żeby w górę coś wziął, tylko żeby pod niego. Tak, żeby więc przejechać on po wszystkim. Dokładnie. Więc on jest również tak, po Fordzie Fieście. Więc również po Fordzie Fieście tak zrobił. No i Ford Fiesta jest prostopadle do kierunku jazdy ustawiony, więc wydaje mi się, że ten Rosomak musiał tam mocno pojechać. Jakby długo w tej szparce nikt nie widział. Dobrze, że zauważyli, bo... Ale od strony kierowcy jest zgnieciony. Także bym się cykał. O kurde. Nie zauważył, jak kierująca pojazdem zmieniła pas ruchu. Aha. Kurde, chciałbym...
Nie ma filmiku, się, w jaki nie? sposób on był, jak, ile on musiał po mieście jeździć, że tak się pewnie poczuł, jeżdżąc tym rosomakiem po mieście. Ja myślę, że on po prostu, on tak, no dobra, no tam swoim tam Skodą tam umie, no to co, żadna filozofia. On sobie jedzie tak, nie, no nie ma opcji, żeby mi ktoś wjechał pod to. I on tak, jadę ogromnym rosomakiem, przecież nikt by nie wjechał przede mnie. I nagle... I od razu mam też innego newsa z tego samego dnia. Okej, okay, też Wrocław? Tak! Zderzenie tramwaju z kosiarką do trawy w Wrocławiu. To za dzień. Szalony dzień we Wrocławiu. Ale to już mniej ciekawe. Chociaż całkiem zastanawiające, co kosiarka do trawy robiła na pasach? Znaczy, no wiem, no. Znaczy na torach. No, ścinała, tam jest pas zieleni często, tam gdzie jest... Trawę. Więc pewnie ścinała trawę. No. Więc... Albo jechała na halę. Albo jechała na pokaz kosiarek do trawy na hali stulecia we Wrocławiu. To była taka... Łączony. To była taka kosiarka, co wsiadasz na nią, tak? Mhm. Okej. Okay. No. Taka duża. Myślałem, że taka, wiesz, z kablem. Ten gość z kikiem takim. Z kaszarką. I tam po prostu ten tramwaj wykolejony obraca się. Tramwaj widział już to kosiarki się wykoleił. Jest to Wrocław, tak. Pamiętajmy o tym. Hamując. Zmienił pas. Tak. Wjechał we Forda Fiesta, Ford Fiesta w rosomaka, tak. I rosomak w tą kosiarkę. I tak by. Gdyby kosiarka z Fordem, z rosomakiem się zderzyła, to by było całkiem zabawne. To prawda. Byśmy wtedy mogli rozmawiać już o, no nie wiem, o katastrofie już. Tak, to żeby było... To wtedy już by było pewnie więcej informacji. Tak. Bo już zagraniczne media by napisały, tak. I oni by się dowiedzieli. No tak, przyjechałby ten gość jeden z Australii. Tak, co mu płacą kurwa $8,000 miesięcznie za to, że tylko gano tak pierdo. On by odkrył, co się stało. Tak. No teraz ja czekam na news jakiś z Podlasia, że Ford Fiesta wjechał w rosomaka zwierzę. Myślę, że to się dzieje daily. Po prostu nie ma tego w newsach, bo to... Po prostu wiesz, statystyka wychodzi co... Statystyka. Co rok wychodzi statystyka. Na policja.gov.pl. Tam jest tam ile ludzi postrzelili i obok ile rosomaków. Na stronie gdzie tam? Na tym, na tablicy ogłoszeń. Taka kartka rozpisana, ile rosomaków przejechano w tym roku. Jest licznik taki po prostu. Jak ten dług, zadłużenie kraju. Jakieś, nie wiem. Nigdy nie rozumiałem tego w ogóle. A to nie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest za trudne. Dobra decyzja. Ale jeszcze mam jednego newsa, takiego na start, myślę. Dobrze. Na rozruch. Mhm. Może bym wpisał więcej niż tylko po prostu uciął sobie drzemkę, bo wyskoczyło mi tylko tłumaczenie. Więc niedawno rozmawialiśmy o strasznym przypadku z Indii. Tak. Gdzie potrącona przez pociąg krowa zabiła człowieka lecąc po prostu. Tak, a on jest. Był w krzakach robiąc, załatwiając potrzebę swoją fizjologiczną. Jak bywa. Ciężkie to jest bardzo. I ktoś zrobił w Minecrafcie tego. Co? Kreował to w Minecrafcie. Wstawił na naszego Discorda. A, okej. Okay. No. Jak to można sobie zobaczyć, jak ktoś próbuje zwizualizować to sobie. I wydarzyła się dowód na... To jest tak. Tamto. Mhm. Fail compilation. Tak. Dzisiejszy news. People are awesome. O. Compilation. Pijany uciął sobie drzemkę na torach. Przejechało nad nim pendolino. I to pendolino. Nice. Aż trochę mu zazdroszczę. Ja myślę, że jakby był wolniejszy pociąg, to jakby by go zabił. Po prostu. Myślę, jakby był wolniejszy pociąg, to tam ktoś by się obudził w połowie. On by się obudził w połowie i by zginął, bo by się podniósł. Wiesz, pendolino nikt, jest za szybkie. Nikt nie robi tak długich drzemek. To prawda. To prawda. Strażacy ochotnicy musieli interweniować. O. W ogóle. Czemu? A to szybcy byli, jak pendolino przyjeżdżało, oni już tak... On idzie, pijany leży. Lecimy tam. Oni tak, musimy interweniować. Strażacy musieli interweniować, musieli dobić go. Boże. Oni tak, chwilę. To nie, oszukał przeznaczenie, to ściągnie na nas zły ofatum. O Boże. Strażacy ochotnicy musieli interweniować, ponieważ pijany mężczyzna upadł na tory. I zamiast wstać, uciął sobie drzemkę. Tylko drzemkę sobie uciął szczęśliwie. W ogóle strażacy ochotnicy musieli interweniować, ponieważ pijany mężczyzna upadł na tory. I zamiast wstać,
uciął sobie drzemkę. Oni tak... Próbuję sobie timeline. Jakby, czy oni mają... Dronem latają i tak, o nie, on leży, on, to jest pijany człowiek, który uciął sobie drzemkę. Stoję przy tym komputerem, Marcin, co to jest? Gość spadł na tory. Ale wstanie zaraz, chyba tak. Nie, on uciął sobie drzemkę. Obserwują, czy oddycha, jak oddycha, przemiarowo. Tak. Wchodzi w stan REM. I tak, nie, wiesz co, wyjeśli z tego chłopaku. Rosomaka widzą ten prostokąt. Pomniejsza się ten trójkąt. Po prostu ciepło się zmniejsza. Coraz ciemniejszy na podczerwieni. Kiedy leżał między szynami, przejechał nad nim pociąg pendolino. To brzmi jak ChatGPT. Wygeneruj mi nagłówek z Polski. Kocham, niewiele brak... Kocham, że jest to pendolino. Tak, jest ważne. Są strażacy ochotnicy, no. Jest pendolino, jest najebany chłop. Welcome to Poland. Bardzo, to jest to. To jest, no dlatego to jest odpowiednik tej indyjskiej historii. Poland Expo 2023. Tak. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. Co wy pierdolicie? Niemożliwe. I tak, człowiek leżał na torach. O mało brakowało, a doszłoby do tragedii. Okej, więc tak, do nietypowego zdarzenia doszło w piątek, 7 lipca, przed godziną 18. Damn. This guy fucks. On żyje życiem... szczęśliwego człowieka. Teraz na pewno. Teraz na pewno. Ale cześć, że jesteś najeba... Wiesz, że jest szansa, że on nie będzie pamiętał? Spał. To też jest... może być powód. W sumie jest to sposób na to, że kogoś wkręcić. Słuchaj, ty byłeś tak pijany, przyjechał nad tobą pendolino. Serio, naprawdę. No, a może to jest taka interwencja znajomych, że słuchaj, masz problem z alkoholem. Drugi raz nie zaśnie na drugi para. Raz jestem pewien, że położysz się tak, że głowę po prostu ci utnie. Pociąg. Może. Kosztowna, bo jeszcze tam tych strażaków wzięli, a tu ochotnicza straż pożarna, to może mniej. Chyba to działa dalej, nie? No i to może była taka właśnie interwencja. Oni, no następnym razem po prostu nie położysz się tak dobrze. No, kiedyś się po prostu rysowało kutasa Martinem, a dzisiaj się... Coraz metody muszą być, no, wiesz. A dzisiaj pendolino trzeba przejechać. Z relacji, którą na Facebooku opublikowali funkcjonariusze OSP Świercze. Mhm. Cloud Chasing. Ja lubię strasznie te w ogóle strony tych OSP. No ja śledzę kilka różnych, bo wiadomo, oprócz jakieś tam, no robię takie raporty z wezwań, oprócz tego, że czasem pożar jakiś albo bardziej przykra sytuacja, to mają różne śmieszne rzeczy typu wóz zjechał do rowu, nie wiedzą co zrobić, wezwali nas, pomagamy. Albo no, krowa wpadła do szamba, to też się przy takich sytuacjach oni pojawiają. No i też właśnie teraz, że wynika, że pijany mężczyzna przewrócił się na torach w pobliżu wiaduktu w miejscowości Świercze Siłki. Damn. Jeszcze raz. Świercze Siłki. Świercze Siłki. Jest to przez S-I uzamknięte E-U-K-I. Świercze Siłki. To jest tak, że nie znajdziesz źródła. Nie. Czemu tak nazwano to miejsce? Człowiek nie wstał, a zamiast tego uciął sobie drzemkę między szynami, w cudzysłowie. Za każdym razem jest to w cudzysłowie napisane tutaj. Może to jest też jakiś eufemizm, kurwa, nie może wiem. Może nie chcieli pisać, że zezgonował, bo nie zezgonował finalnie. No tak. Jakby prawie zezgonował. Ale to dobrze, no uciął drzemkę między szynami. To jest najbardziej dosłowna rzecz, w jakiej można to opisać. Czemu to jest w cudzysłowie? Nie wiem, może, bo oni tak, on był pijany, to on nie uciął sobie drzemkę. Nie no, może jak pierwszy raz to pisałem, nam tak, był napierdolony i się tam położył. No i jebał się i zasnął. I później wydawca, ej, wiesz co, chwilę, no. Zamień to może na... Uciął sobie drzemkę między szynami. Kiedy spał, przejechał nad nim pociąg pendolino relacji Kraków-Kołobrzeg. Ważne. Kurwa, ja czasem jeżdżę nim. O, może nie. To nie, może nie byłem na pokładzie, nie byłem na pokładzie tego dnia, na pewno. Który pędził z prędkością około 200 km na godzinę. Nice! Polska! Let's go! I teraz jest tak. Pijany mężczyzna zasnął na torach. Musimy przeżyć to jeszcze raz. Wstrzymano ruch pociągów. Gdy na miejsce przyjechali strażacy, ewakuowali mężczyznę, który wciąż leżał na torach. Wezwana została też karetka. Ratownicy opatrzyli obrażenia, których mężczyzna doznał podczas upadku. W tym czasie ruch pociągów w kierunku Działdowa został tymczasowo wstrzymany. To jest overreacting.
Myślisz? Oni go dosłownie wystarczyło go podnieść i go wziąć na bok. Myślisz, że powinni jak Indiana Jones tak jak z tą czapką, tylko że pociąg zaraz przyjeżdża i oni go tak wyciągają tu przez chwilę. I to było do drugie nagranie do kompilacji People Are Awesome. Tak. By było wtedy. I, OSP... I taki zajebisty post na OSP. Na OSP świercze by wjechał taki kurwa banger wtedy. No, kurwa 10 jakby, lajków jak, na oni, luzie. Ustawić kamerę na statywie i zrobić tak, że on leży na tych torach i oni chwilę przed go ściągają z tych torów. Albo po prostu ściągnąć go z torów i poczekać, aż pociąg będzie jechał następny i wymaskować. I zrobić Sony Vegas. No, kurczę, tak. Tylko tam trzeba uważać, bo cień się zmienia. Z doświadczenia wiem. No tak. Jak próbowałem robić maskowanie pociągu. Światło się zmieni i no nie, no to może mogłoby to, to już być. Łatwiej jest naprawdę. Tak. W Polsce łatwiej jest naprawdę to zrobić, niż w Vegasie to zrobić. I tutaj jest ten post, no nie? No. I on brzmi tak. Dziś przed godziną 18 wyjechaliśmy alarmowo jednym zastępem, to jest ważne, jednym zastępem wyjechaliśmy do zgłoszenia dotyczącego mężczyzny leżącego na torach w pobliżu wiaduktu w miejscowości Świercze Siłki. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu okazało się, iż mężczyzna będący w stanie nietrzeźwości przewrócił się, a następnie uciął sobie drzemkę. A to stąd jest słowie. To oni też w cudzysłowie to robią? Tak. Jezu, o co chodzi? Między szynami, a poruszający się tym torem pociąg Pendolino relacji Kraków-Kołobrzeg, jadący około 200 km na godzinę, przejechał nad nim bez szwanku. A, czyli oni przyjechali po fakcie. Nie wykoleił się pociąg. A, oni jechali do trupa. Oni tak myśleli, że... Oni tak, cholera, jedziemy. A tutaj nie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji mężczyzn z torów kolejowych. W trakcie trwania czynności ruchu pociągów w kierunku dział... Ruch został wstrzymany. Mężczyzna z nieznacznymi obrażeniami doznanymi po upadku... mężczyzną zajmował się zespół ratownictwa medycznego. Nasze czynności zakończyły się pomyślnie. Po godzinie 18 powróciliśmy do garaży. Siły i środki. OSP Świercze i potem jakieś ZRM, KP i JRG Pułtusk. Okej. Jakiś kod. Po zakończonych działaniach udaliśmy się jednym zastępem do likwidacji szerszeni w miejscowości Prusinowice. No ja mówię, ma takie przygody zajebiste. No. Po prostu, no, co za dzień. Zajebisty dzień. Czy jest napisane, co się dokładnie panu stało? Bo nie, ja wiem. Nie jest napisane. Bo dostaliśmy maila od Matiasa. Okej. Okay. Drzemka na torach się nazywa mail. I jest tam też zdjęcie z gazety. Czyli nasz człowiek na miejscu. Tak, bo tutaj gazeta dotarła do pana Jana. Panie Janie. Pan Jan. Żeby przeprowadzić z nim wywiad na temat tego zdarzenia. No i mam właśnie z pierwszej strony zdjęcie, gdzie jest pan Jan, trzyma się tak za twarz, pokazuje, bo ma trochę zaparł tę twarz i mówi tak. Znaczy mówi, jest wielki napis, pewnie to powiedział. Przejechał mnie pociąg i odrapał mordę. To jest tytuł. Przejechał go pociąg i odrapał mordę. Wyobraźcie sobie tą tabloidową pierwszą stronę z wielkim napisem takim. Tak, to wygląda. Tak, to jest jak klasyczne typu trzymała nie śpię, bo trzymam kredens i tak dalej. To jest albo hańba, wstyd, nie wracajcie do Polski. Albo ziemniak podbił mi oko, coś, zgniłe jajo podbiło mi oko, tego typu to jest nagłówek. To jest dokładnie w tym samym stylu. No i są jeszcze dwa tutaj cytaty jego, które wytłumaczą trochę, jak się doszło do tej sytuacji. Tak, jeden jest tak. A najebałem się w chuj. Blisko. A drugi jest, przeklinam ten alkohol dopiero co z łóżka wyszłem. Słuchaj, pierwszy cytat jest, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to piwo na koniec. Więc? Czyli woda dobrze, ale piwo na koniec go dobiło. Piwo na koniec go dobiło, piwo go uśpiło, czujność. Mm. A drugi cytat to, stoi w ogóle na tych torach mu zrobili sesję zdjęciową znowu. No. Może... On tam wrócił. Niby piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce. Ale, ej, to by było to jest jak zaszukać przeznaczenie. Że on wraca na to samo miejsce, to jest koniec filmu. Bo zawsze tak jest w tych oszukać przeznaczenie, że na koniec filmu jakby to przeznaczenie ich, sorry za spoiler, dogania. No. I
I umiera ta osoba, która miała tą wizję. Tak, nie z powodu, no, zresztą oszukać przeznaczenie, a nie oszukałem przeznaczenie. Tak, tak, jest to nie... To jest proces. Próba. Trwa wiele lat. Trwa. Oraz filmów. I on wraca i mówi tak. Widzicie? Udało mi się oszukać przeznaczenie. I są napisy końcowe, w X-ray jest 3D, jak całą ekipę tą filmową razem z nim przejeżdża pociąg i latają takie... Boże, kocham ten X-ray, wiem dokładnie, z której części to jest. Z tego, jak w kawiarnie, wiesz. Tak, ciężarówka. Latają te części ciała w X-rayu i pomiędzy nimi są napisy. I tam Pani Marian, no bo I leci polski, Lady Punk. Polski oszukać. Albo Jam leci. I co jak co, ale chciałbym oszukać przeznaczenie polskie. Takie, że na licencji polskie oszukać przeznaczenie. Wiem, że w Polsce nie ma budżetu na taki film. A co by się tam działo? O Jezu, w ogóle, czekaj, drugi cytat. No najpierw, właśnie, tutaj. Jest totalnie jedna z scen z tych filmów, bo drugi cytat, który tłumaczy, jak on się tam znalazł. Mm-hmm. Nie poszedłem kładką, bo mam lęk wysokości. No to jest dosłownie jak zoszkać przeznaczenie. Widzę, kurwa, tą scenę, jak on tak wchodzi na tą kładkę. I ta kładka się dyga. Dyga się. I tam śrubka, wiesz, to sama się odkręca. I wiesz co? I to jest, bo to jest ten troli problem. Ale ta wersja, że jest gruby gość na kładce i czy zepchniesz go, żeby zatrzymał się pociąg, jest coś takiego. Jest. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje do momentu, jak zagrałem w grę Trolli Problem. Bo masz większą sprawczość w tej sytuacji. Tak, ale to jest dziwny jakiś taki, to jest taki już dziwny, to już nie jest zastanawiające. To jest dla ludzi, którzy już rozwiązali zwykły tak, problem. Tak, oni już myślą, że wiedzą. Oni potrzebują sequela. Kiedy wyjdzie sequel. Tak. I tam właśnie stoi gość na kładce. I ta jedna śrubka. I ona właśnie się wali, ta kładka. Spada. Tak. I on biegnie przez tą kładkę. Przeskakuje. Ten pociąg przejeżdża i mu się udaje z tej kładki. Tak. Ale co? Jest po drugiej stronie. No. Musi po złej stronie. Piwo jest po drugiej stronie. Jakby on jest po tej stronie, piwo jest po drugiej stronie. I niestety. I nie poszedłem kładką, bo mam lęk wysokości. Nice. O Jezu, jest takim vertigo to nagrać, wiesz. Tak się oddala po prostu, jak ten efekt w szczękach. Tak, tak. Kurde. Jeśli chodzi o polskie oszukać przeznaczenie, no to na pewno Rosomak we Wrocławiu. Tak, Rosomak we Wrocławiu przejeżdża. Słuchaj. Chciałem coś powiedzieć o samolotach, ale nie, może nie. Oglądałem wczoraj Mission Impossible 2. Mhm. Raczej obejrzałem kawałek, bo Karolina zasnęła. Że następnego dnia dokończymy. I film zaczyna się od tego, że gość, który ma maskę Toma Cruise'a, głównego bohatera, podając się za niego, wkręca innego gościa, żeby mu pomóc, niby. Bo tamten mu ufa. Wardęga, tak, dziadzio kontra policja. Bad grandpa. Dziadzio kontra policja, tak. To jest Mission Impossible 2. No. Tak, więc jest scena, w której właśnie ma mu pomóc tam przelecieć bezpiecznie do innego miejsca na świecie, więc siadają do samolotu pasażerskiego razem. No i ten mówi, wszystko będzie w porządku, ja panu pomogę tak, żeby nic się panu nie stało, bo pan jest ważną osobą. No ale on go zdradza. I co się dzieje? Najpierw pilot mówi, że chyba trochę rozszczelnione, zaraz będą maski z tlenem, proszę założyć. Wszyscy zakładają maski z tlenem i usypiają od razu, nie? Ten gość przebrany za Toma Cruise'a wstaje, nokautuje tamtego, idzie do tego pilota, który okazuje się, że jest również z nim w drużynie. Zbiera się ich czterech, zakładają spadochrony, lecą nad góry i zabijają tych ludzi. Wycelowują w góry i wyskakują. Ten pum, rozwala się, w ogóle John Woo to reżyserował, więc to jest taki kurwa ogromna eksplozja ognia. Data wyjścia filmu 2000. Okej. Rok później by wyszło, by kurwa musieli cały film przepisać. No. Nie ma kurwa opcji. Ja tego rozumiem, że ta scena się dzieje, nie? Wiesz, gdzie jest ten gość, który napierdala drugiego pilota, żeby mieć kontrolę nad samolotem. I sobie myślę, wiesz, biorę telefon i Mission Impossible 2, rok wydania. Jeszcze Mission Impossible 2 i to jest taka dwójka rzymska.
Są dwie kreski po prostu na tytule. No. Oh Lord. Na 1000% jest ta teoria. Jest na 100%. Że są dwie jedynki rzymskie. Mm-hmm. That's some... Wiesz. Mega ciekawe jest, jak to wpłynęło na różne filmy. No, inny przykład, no to Spider-Man, trailer Spider-Mana, tego Sama Raimiego. Musieli anulować tą scenę, jak Spider-Man wbija się samolotem w dwie wieże. Tak, musieli całą postać z tego Vulture'a usunąć. Za bardzo się kojarzył, latając po tym Nowym Jorku. Był trailer, scena, która nie była w ogóle w filmie. Ciekawe, czy przez to, czy po prostu było... Bo to były jeszcze czasy, kiedy robiło się trailery. Firmy trailerowe robią trailer z materiału, który nawet nie musi wejść do filmu. Co jest super i chciałbym, żeby wróciło generalnie. Myślę, że dalej fajny vibe to jest. Robią, ale że już nie ma tego... Przynajmniej nie widziałem dawno czegoś bardziej takiego. Bardziej strategicznie są... Bo teraz bardziej jest nacisk na to, żeby... zrobić, w inny sposób się robi, chyba reklamuje po prostu rzeczy. Możliwe. Teraz jest hype i teraz jest consumer sojak culture. No i też cały czas wiesz, z planu zdjęcia, więc to bardziej... Tak, roznoszą bardziej się te rzeczy. No. Ale no, był trailer, w którym Spider-Man ściga helikopter, w którym są złodzieje, którzy okradli bank chyba, najczęściej okradają bank, i robi sieć między World Trade Center oboma i łapie w to ten helikopter. Wow. Co jest fajne wizualnie. No. Natomiast jest to nadal katastrofa lotnicza obok World Trade Center. Więc się tego bali. I mój ulubiony zupełnie przykład to jest Lilo i Stitch. Mój ulubiony film Disneya. Nie wiem, czy oglądałeś. Oglądałem. Okay. Który finał planowany był taki, że Stitch... Jako dzieciak, więc możesz mi sprzedać też każde kłamstwo na temat tego filmu. Okej. Okay. No. To, co się dzieje ostatecznie w wersji, to jest tak, że ten Gantu chyba się nazywał, gość, który próbował złapać Stitcha, przylatuje swoim statkiem i porywa Stitcha i porywa Lilo. Jest to taki wielki statek, który wygląda jak samolot. Ale im się udaje z tego uciec, whatever. Co się okazuje, że plan zupełnie był inny na ten finał. Plan był taki, że Stitch kradnie samolot pasażerski z lotniska. Stitch jest kosmitą? Tak. Stitch jest, to jest ten niebieski kosmita. Alien. Mały. Tak. Jest an alien. Illegal alien. Illegal tak. Alien. Kradnie ten samolot i jest scena, w której zbliżałeś do hotelu, który jest jak do takiej półkule jak w tego budynku, i on wyciąga koła i po prostu jak na skateboardzie, na halfpipe'ie tak z tego hotelu. Oh Lord. I wyjebali całą tą końcówkę. No, na rzecz szkoda. Tego, że zamiast tego zrobili z tym statkiem kosmicznym latającym wysoko w górze, jak najdalej od budynków. Nie ma nic. Tylko jest skybox. Tak. Nie ma nic. Tak. Więc, kurwa, no fascynujące to jest dla mnie. Uwielbiam te rzeczy. GTA 3 miał wycięty content, na pewno. Bo GTA 3 wychodziło tak, że zaczęli produkować przed, a wydawali już po. Musieli wyciąć dwie wieże ogólnie, no bo GTA 3 dzieje się w Liberty City, które jest bazowane na Nowym Jorku. No tak, tak, więc musieli. No i Deus Ex, w którym nie ma dwóch wież, przewidzieli to? Może to jest taka... To jest niesamowite. Po prostu nie ma ich, bo... Bo wiem, bo chyba Skybox był za bliski, coś takiego tam było. Tam po prostu nie ma ich, bo technicznie ta gra już i tak jest na 300% wykręcona. A pomyśl sobie, jak ciężki musiał być marketing filmu, który nazywa się Władca Pierścieni Dwie Wieże. Nie szukaj tego w Google. Na szczęście ten. Dość znane IP to było. Na szczęście chyba. Całkiem z dużym wyprzedzeniem powstał oryginał. Ale jakby to było. Kiedy wyszły dwie wieże? 2004, 2005. No a to już wiesz. Już się pogodzili się już. No. To już Wojna Światów Spielberga już wtedy wyszła. Nie, w 2002. Ale w grudniu. Okay. Ponad rok. Healing era. To oni nagrywali. Oni nagrywali dwie wieże. I oni mieli stało, tak. Oni nagrywali dwie wieże i tak... Możemy zrobić trzy wieże, jeśli dogram jeszcze jakąś scenę. No. Dobra. Pogadajmy chwilę o książkach. O, tak, bo powinniśmy. No, a propos Tolkiena. Który też pisał książki. Mamy oczywiście sponsorem świeżego odcinka, jest BookBeat, jak już mówiliśmy, z naszym kodem DTP 30 dni for free, 20 godzin słuchania. No i przynieśliśmy dla was propozycje jak co miesiąc.
tak. naszych fajnych rzeczy do sprawdzenia na, w ofercie BookBeat. I cóż, ja mogę zacząć. Jasne, oczywiście. Moja książka to Chłopki, opowieść o naszych babkach. Nice. Joanny Kuciel Frydryszak, czyta Maria Peszek, także osoba, która jest też jakby szeroko rozumianą artystką. Nie da się ukryć. Więc to jest też jako... czyta fajnie, fajnie. Tak jakby jest ta intonacja taka... lektor plus, bym powiedział. No też ma jakieś powiązania z chłopomańskim tematem, więc to pasuje tak, mi. Tak. Książka Chłopki, opowieść o naszych babkach jest... przesłuchane mam... nie tak dużo, ale trwa jakieś miliard godzin. Powiem ci dokładnie ile. Trwa 15 godzin. Także Tomisko. Także całkiem spora to jest lektura, ale ogólnie polecam. Tyczy się, może przeczytam kawałek opisu. Autorka służących do wszystkiego wraca do tematu wiejskich kobiet, ale tym razem to opowieść za drugiej strony drzwi chłopskiej chałupy. Podczas gdy Maryśki i Kaśki wyruszają do miast, by usługiwać w pańskich domach, na wsiach zostają ich siostry, matki, harujące od świtu do nocy gospodynie, folwarczne wyrobnice, mamki, dziewki pracujące w bogatszych gospodarstwach, marzące o własnym łóżku, butach, szkole i o zostaniu panią, modlące się o posag, byle nie wyjść za dziada i nie zostać wydane za morgi, dzielące na czworo zapałki, by wyżywić rodzinę, często analfabetki, bo babom szkoły nie potrzeba, nasze babki i prababki. Temat mnie bardzo interesujący. Pamiętam, jak moja babcia mi kiedyś opowiadała, że miała jedną parę butów z rodzeństwem na spółkę. I to było dla mnie takie... Jakby jesteśmy babcią, a nie pra babcią, nie? Jakby tak. Nie miałem pojęcia, że takie, takie były realia na polskiej wsi. Oj, były. Niecałe 100 lat temu, nie? No ja mam dużo właśnie historii związanych, takich właśnie związanych z moją babcią. Mój dziadek też ma historię o butach, o tym jak kupił sobie, uzbierał sobie na porządne buty i przyszedł Niemiec i mu zajebał. No tak, moi byli od ruskiej strony, więc też nie było kolorowo. W sensie akurat ta część rodziny, no nie? I tak, no w tej książce nawet pojawia się ten motyw butów bardzo głęboko, jest mocno zgłębiony. Buty były drogie. Tak. I ciężkie były do zdobycia faktycznie, szczególnie takie porządne. Więc faktycznie, kurde, mam też wspomnienie tego, że opowiadało się o rodzinnych butach, które wszyscy mieli. Tutaj w tej książce jest na przykład para wyjściowych butów, która służyła całej rodzinie 10 lat. I to jest jako badanie jakieś tam też przeprowadzone, że średnio 10 lat jedna para wyjściowych butów na rodzinę na wsi polskiej. No. Bardzo to zmieniło pod tym względem, że but wtedy odwiedzał szewca jakby co dwa lata, co trzy lata. Też był wyrób ręczny, nie? Nie tak jak teraz. I był cały czas naprawiany, zmiany jak ten, jak statek Tezeusza po prostu. Ta jedna para butów. ale też... Później patrzysz na te gwoździe w podeszwach i jest ich tam kurwa już miliard, nie? Po prostu. Też w tej książce jest jakby trochę zrównany do takiego symbolu wolności. No bo jakby buty to jest pewna wolność, której też o tych kobietach dużo tam jest na ten temat, no nie? Tak. Tam mroczne są też historie. Jak ktoś jest jakiś wrażliwy, to ostrzegam. Z książka, no nie pierdoli się po prostu w opisach raczej. Jest mowa o tym, ile, że wiesz, rodzeństwo, cała rodzina w jednym łóżku śpi, jest o różnych, o tym, że na przykład, bo to są jakby przykłady z różnych miejsc, no nie? Że jest jedna starsza kobieta, która pomieszkuje u różnych ludzi, w zamian dostaje miejsce do spania, w zamian za to, że się opiekuje dziećmi na przykład. I to jest jakby całe jej życie.
że jest nikomu niepotrzebna. Mhm. To też jest bardzo dużo o tym, jakby o tej takiej, o koncepcie darmo zjada, mhm. o byciu niepotrzebnym. Coś, co w dzisiejszych czasach i w dzisiejszych realiach takich hiperindywidualistycznych cywilizacji i tego, jak my żyjemy, totalnie byś nie pomyślał, że coś takiego może istnieć, nie? Że rodzisz się, żyjesz parę lat i jakby zaczynasz sobie uświadamiać i jest to ci mówione, że po prostu jesteś niepotrzebną osobą i tylko obciążeniem. Dlatego dlatego córki się wydawało za mąż szybko, wcześniej, nie? To jest... Znaczy tak, faktycznie już teraz pewnie jest o wiele mniej, znaczy, myślę, że na takich najgłębszych wsiach widoczna, natomiast to jest też coś, co ja na wsi, jakby już moja, jeszcze moja generacja też to przechodziła, natomiast bycia użytecznym dla rodziny jakkolwiek, szczególnie gdy się na roli pracowało w takich rodzinach, no to słuchaj, no żniwa są, trzeba pracować. Tak, jest tam, są właśnie, jest poruszony motyw tego, czym się dzieci zajmują już od najmłodszych lat, że najpierw jakieś kury wyprowadzają, jakieś takie drobne rzeczy. No są też te cięższe tematy na temat inicjacji seksualnej na wsiach, która przeważnie jest bardzo, bardzo... nie nazwałbym tego humanitarnym i takim... świadomym. Etycznym na nasze standardy procesem. Dużo, dużo samowolki i dużo no, przejebanych sytuacji po prostu jest tam też opisanych, więc to jest taka lektura, która na pewno poszerzy świadomość wielu słuchaczy, ale no nie jest lekka. Nie jest jakoś bardzo traumatycznie jakby opisana, no ale mowa jest o takich różnych rzeczach. Nie? Były to nieomijane są te realia. No tak. Więc ja polecam bardzo serdecznie książkę, jeszcze raz powiem, o... czekaj. Nazywa się Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Joanny Kuciel-Frydryszak. No, mam teraz sporo czasu w drodze w różne miejsca, więc sobie jej słucham i z całkiem dużym wyprzedzeniem zacząłem jej słuchać przed nagraniem i no dokończę ją na pewno. Jest taka, to jest tego typu książka. Super. Ja dla kontrastu trochę, chociaż tak dla kontrastu też musiałem się oczywiście, jak zobaczyłem tę pozycję, stwierdziłem, że nie, no koniecznie muszę o niej opowiedzieć, bo jest to Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach Jacka Karczewskiego. Jacek Karczewski jest przyrodnikiem, promotorem przyrody, szeroko pojętej, który postanowił napisać książkę o ptakach, którą napisał tak, jak on lubi opowiadać o ptakach. Czyli jest to tak jakby... gość zwiedził naprawdę spory kawał świata, obserwując po prostu ptaki. Lubi birdwatching i lubi to środowisko. Go bardzo fascynuje. Jednocześnie ma ogromną wiedzę na ten temat. I fantastycznie się go słucha, gdy opowiada o w sumie każdym aspekcie życia ptaka, którego zaobserwował albo znalazł. Zaczyna od maskonurów. Mhm. Pierwsze chyba trzy rozdziały są o wyspach, na których mieszkają maskonury oraz różne rodzaje rybitw, mew, innych takich ptaków morskich. I zwyczaje ptaków są fascynujące. Są bardzo społecznymi zwierzętami w sposoby, które są dla nas niespodziewane. Takie rzeczy jak na przykład opiekowanie się tymi młodymi, innej rodziny. Tak długo, jak nie jesteś bocianem. Tak długo, jak nie jesteś bocianem, bo bocian to własny się nie chce czasem opiekować. No tak, bocian dla kontrastu, przynajmniej w tym przypadku, bocian ma kilka młodych, jeśli stwierdzi, że nie może ich wszystkich wyżywić, albo któreś jest chore, no to... Co jest bardzo do mojej książki adekwatnym. Tak. Jest to w Polsce znany, popularny ptak, więc ma to sens. Wiele zwierząt tak robi, więc nie jest to też jakby taka rzecz tylko typowa dla bociana. Realia, surowe realia egzystencji. Tak.
jak się ogląda te nagrania, tak, bo ten bocian nie do końca wie, co ma zrobić z tym zwierzę, bo on... gdy jest to młode, które jest, widać, że jest jakby słabsze, bardziej zagubione, to on wie, że nie może go tutaj mieć, a nie do końca wie, co z nim zrobić. I najpierw go dziobie trochę, tak jakby go męczył, odgania go od tego i później mimochodem wyrzuca go z gniazda. Mm. Więc to też nie jest taka świadoma decyzja chyba tego bociana do końca, a bardziej coś, co mu podpowiada instynkt w taki sposób, że musi oddzielić to. Co też jest ciekawe do obserwacji. No ale wracając chociażby do tych do maskonurów, które w przeciwieństwie do pingwinów potrafią i latać, i pływać. Mają idealnie jakby te ich skrzydła są idealnie do tego przystosowane, żeby mogły latać na tyle dobrze, żeby się nie zabić i pływać na tyle dobrze, żeby się nie utopić. Tak. Ciekawostka, która się dowiedziałem, jeśli chodzi o nie i o pingwiny, to czemu są ubarwione w taki sposób, jaki są. Co ma sens, kiedy się o tym dowiedziałem, ale nie myślałem o tym nigdy. Są takie grafitowe, no bo jak pływają pod wodą, gdzieś głębiej, no to jeśli ofiara patrzy... inaczej. Jeśli pływają na górze, nad ofiarą, bo najczęściej są nad ofiarami, no to ofiary widzą biały brzuch, który wygląda jak światło, które się tam z góry przebija. A jak pływają niżej i to unikają... To wygląda jak toń, gdy unikają tych drapieżników. I później zaczyna się zastanawiać pod tym kątem, obserwować inne zwierzęta, inne ptaki też. Nie tylko, że o, bo on jest siwy, bo on mieszka w siwych warunkach, ale też patrz na przykład, jak wygląda od dołu, jak wygląda od góry. Kurczę, jest to fascynujące, w jaki sposób potrafi się przystosować do tego. Jest sporo omewach, mewy są super skurwiałymi zwierzętami. To prawda. Które będą cię męczyć tak długo, aż nie dasz im tego, co chcą, aż im to dasz. Jest przykład tego, jak polowały na... jak jedna mewa polowała na kaczkę w sposób taki, że po prostu męczyła ją. Stawała nad nią i dziobała ją, aż ta schowała się pod wodą. Później ona wypływała, ona ją dalej dziobała i w ten sposób ją zamęczyła na śmierć, co jest sposobem... Crazy, brutalny. Tak, to jest jakby mało efektywne w porównaniu do innych drapieżnych ptaków. Znaczy jednak no, coś z tego miała, dostała się później do środka przez odbyt, bo to najłatwiejszy sposób, że dostać się do wnętrzności i wyżarła może 1/5 i zostawiła resztę, bo tak działają mewy. I gość opowiada o tych wszystkich ptakach, na każdy temat potrafi znaleźć ze 3 anegdoty na temat tych ptaków. Świetnie mi się to słuchało, jeżdżąc na rowerze w ogóle po lesie. Jeszcze tak dodatkowo miałem ten element stymulacji wizualnej. Tak. Książka 7D. Tak. Późniejszych i opowiada powiedziałbym chyba, nie wiem, myślę, że na przestrzeni książki dowiecie się o każdym możliwym miejscu, w którym znajdziecie ptaki i o tym, jak one sobie tam żyją. Ciekawostką było dla mnie, że mamy gatunek ptaka, który to było w chapterze o tym, jak śpiewają ptaki. Mamy takiego jednego ptaka, który gdy znajdzie jakieś miejsce, które sobie zajmie jako te, gdzie będzie uprawiał gody, to śpiewając zmienia co chwilę miejsce, w którym się znajduje, tak żeby cały tam ta przestrzeń brzmiała tak, jakby tam było ich od cholery. Okay. Tak, żeby przynajmniej inny samiec nie przyleciał. To się zastanawiam. Każdy z tych samców będzie tak robił. W jaki sposób, czy on na przykład lądując na innej gałęzi, my tego nie usłyszymy, bo my nie potrafimy w ogóle rozróżnić tego, czy on na przykład ma inny ton, żeby symulować innego osobnika, czy nie. Kurczę, masa fascynujących informacji. Bardzo dużo się nowych rzeczy dowiedziałem. Ptaki mnie zawsze fascynowały, bardzo je lubiłem zawsze, ale... Ale ten chłop wie tyle o ptakach. Skarbnica wiedzy na temat ptaków. No. Zjadł na tym zęby. No i po prostu zjadł na ptakach zęby. Teraz myślę cały czas o ptakach. Więc polecam. Jeszcze raz. Jej wysokość. Gęś. Opowieści o ptakach. Jacek Karczewski. Tak jest. Dzięki BookBeat z kodem DTP.
30 dni, 20 godzin for free. Tak jest. bookbeat.pl/DTP. Co tam masz? Widzę, że... Słuchaj, no ja mam... Co ja mam? Ja mam coś, na pewno. Czekaj. Bo ja też mam tutaj... To dawaj. ...przedstawić. Dawaj. Świeżo ten, leciało u nas na Discordzie naszym. discord.gg/Jacek. Jakby ktoś był ciekaw, mamy tam kanał dwóch typów podcast też poświęcony, gdzie... oprócz tego, że są dyskusje na temat nowych odcinków, to wszyscy gadają o dzikach. Tak. Oj, o wszystkich zwierzętach tam jest rozmowa. Wszystkich zwierzętach, dokładnie. Więc świeży temat o kocie, który był maskotką okrętową na niemieckim okręcie liniowym Bismarck. Okej. Okay. Bismarck. Bismarck. Coś mi to mówi. Pewnie dlatego, że to nazwisko jakiegoś chłopa. Tak, też może ci to coś też mówić, ponieważ słuchaj, gadaliśmy o tym, że czasem po samych nazwach segmentów na Wikipedii możesz wywnioskować ogromny ten. No to słuchaj, okręt Bismarck ma takie kategorie. Historia, pierwszy rejs bojowy i zatopienie, wersja samozatopienia pancernika, Bismarck w kulturze. Aha, czyli pierwszy i ostatni rejs. Pierwszy i ostatni lot, tak? Tak jest. Klasycznie. Ostatni lot. Okej, okay. Bismarck się wasn't so smart. Bismarck got smarked. Bismarck got smarked. Bismarck, more like bigon. 27 maja 1941 roku. 1900 którego? 41. To jest niemiecki? Tak. Mm-hmm. To możesz sobie wywnioskować. 41? Tak. O. To akurat na dołączenie Stanów Zjednoczonych do wojny. Czy to jakoś jest... Właśnie chyba nie, bo okay. Są te teorie co do samozatopienia, więc wiesz. Mm-hmm. Ale tutaj skupiamy się bardziej na tym, co się stało z Oskarem, bo... Przeżył on wraz ze 115 członkami załogi zatopienie swojego okrętu. Tego też dnia podczas powrotu z akcji brytyjskiego niszczyciela HMS Cossack, jeden z jego marynarzy wśród szczątków okrętu dostrzegł pływającego na desce czarnego kota. Okej. Okay. I słuchaj, okręt został zatrzymany pomimo zagrożenia stwarzanego przez ubuty. Kota wyłowiono i przyjęto jako maskotkę okrętową do Royal Navy pod imieniem Oscar. Czy to był pierwszy nazista, który został chyba zabrany przez aliantów i przyjęty z otwartymi ramionami? Pierwszy nazista, beneficjent operacji Paperclip. No właśnie, można powiedzieć, że taki testowy. Dokładnie. Może oni tak zrobili, że zobaczymy, jak się będzie zachował kot i może weźmiemy tam tych wszystkich... Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy. Ale bawi mnie to. Okręt został zatrzymany pomimo zagrożenia stwarzanego przez uboty. Tak. Czyli oni zaryzykowali zbycie zatopionym przez łodzie podwodne, żeby kota wziąć. To jest jak po prostu, jak zatrzymywanie się na autostradzie, żeby kota wziąć. To tak. Też kota w sumie. Tak. Tylko 1000 razy bardziej przerażające. Chociaż nie wiadomo, gdzie jest transportowany w tym momencie moździerz rak na podwoziu. Na podwoziu Rosomak. To też nigdy nie wiadomo, co cię spotka na drodze. Co jeśli Ford zatrzymał się, by kota wziąć i Rosomak go dopadł? może tak było. HMS Cossack zatonął 26 października 1941 roku, nawet nie pełen rok później, na Atlantyku po storpedowaniu przez U-563. I co z kotem? Jeden z brytyjskich niszczycieli przetransportował rozbitków z tej jednostki wraz z kotem maskotką do Gibraltaru. Tam kot przekazany został na lotniskowiec HMS Ark Royal. 14 listopada 1941 roku również i ten okręt został zatopiony. Może przestańcie brać tego kota ze sobą. Co nie? Jakby po drugim razie... Bo nie chcę mówić, że to przez to, że wojna. Mhm. Raczej przez to, że był kot na pokładzie. Generalnie coś tam się działo też historycznie w tym okresie, ale no ja tutaj widzę jeden element, który to łączy wszystko. Słuchaj, statystycznie rzecz ujmując, 100% okrętów, na których był ten kot, zatonęło. To prawda. Nie brałbym go na pokład. To prawda. No i nie jesteś jedyną osobą, która doszła do takiego wniosku. Po czwartym razie? Trzeci, no to był trzeci. Okay.
Odtąd już nikt nie chciał zaokrętować sławnego kota, o którym sądzono, że przynosi pecha. Został przygarnięty przez kapitanat portu w Gibraltarze. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z akt Royal Navy. W 1955 roku zapisano: Oskar, kot z Bismarka, dożył swoich dni w domu marynarza w Belfaście. Nice. W Belfaście. W Belfaście, tak. W 55. To sobie pożył. Pożył sobie. Przeżył wojnę. Jakby to jest całkiem sporo. I co ciekawe, bo tutaj jest po prostu o nim jako o Oskarze, czyli tak, jak mu nadali na Kosaku ten tytuł, ale w angielskiej wersji Wikipedii widnieje jako Unsinkable Sam. Niezatapialny Sam. No tak, to prawda, jakby on jako sam w sobie nie zatonął. To jest jedyna rzecz, która nie tonęła na tych statkach. No i też na angielskiej wersji Wikipedii się dowiadujemy, że no, kwestionowane jest. Okej, get your shit together, Polacy. Znowu, ponownie, tak, upraszam polskich wikipedystów. Wpiszcie, wystarczy wejść na tą angielską i zobaczyć. Bo wygląda na to, że coś tutaj się nie zgadza trochę. Bo są dwa zdjęcia tego kota. Bo to jest w ogóle obraz. Jest też obraz, tak, został namalowany. To jest jakiś fanart kota niemieckiego. I świetne jest to, że to jest fanart kota, który siedzi na kawałku drewna na morzu. Tak, on ma taki swój Mary, jak ona się nazywa? Ta z Titanica? Na drzwiach? O Jezus Maria, ta. Mary Jane? Nie. Jane i Leonardo DiCaprio. I Leonardo DiCaprio. Kot się zmieścił, ale DiCaprio się nie zmieścił. Więc, no i jest kontrowersja teraz, tak? Tak. Bo jakie są fakty? A są dwa zdjęcia mity? I to są dwa różne koty. Nie wyglądają tak samo. Więc o nie co chodzi? Nie mów, że ktoś był jak... nie mów, że ktoś... Czekaj. Okej. W którym razie, za którym zatonięciem ktoś podmienił kota? Jakby za którym zatonięciem ktoś powiedział: okej, udawajmy, że to jest ten sam kot, że się nic nie stało. Złota rybka umarła, co robić? No, idziemy do zoologicznego. Trzeba podmienić. No i tak, Ludowik Kennedy. Ludowik? Nie wiem. Sir Ludowik Henry Coverley Kennedy miał zapis taki bardzo szczegółowy zatonięcia Bismarcka i nigdzie tam nie ma o tym kocie też. Więc wygląda na to, że jest to informacja, która się pojawiła później. O nie! Przypisano to, że ten kot jest z Bismarcka. Ale to czemu przypisywać, że to jest kot z Bismarcka? Jakby to jest najbardziej kontrowersyjny element tego, że wzięliście nazistę na pokład. No. Cały czas podkreślam to jest nazistowski kot. On wiedział. On wiedział. On musiał. On wiedzieć. Sam wciskał te przyciski. On sam pewien, torpedy wysyłał. Jestem pewien, że on sam wciskał te przyciski. Więc... No i jeszcze była bardzo limitowana liczba ludzi, którzy ocaleli. Z Bismarcka? Czy... Tak. Okej. Okay. No bo jakby no, Brytyjczycy tam wpłynęli i za dużo tych ludzi nie poratowali. Brytyjczycy tam wpłynęli. Brytyjczycy tam wpłynęli z buta, no. Na pełnej. Tak. No bo uboty oczywiście im zagrażały, a... Oni tam, mieli ratować ich, ale generalnie no, boty były spierdolili i tak. Po prostu nie ma informacji do tego, czy faktycznie ten kot tam był. Mm-hmm. Nie ma żadnego potwierdzonego takiego konkretnego, że tak, ja byłem na Bismarcku, za to noem ten kot skurwysyn. No tak. Był tam razem ze mną i w Norymberdze ktoś by się rozjebał, moim zdaniem, na ten temat. Ktoś w Norymberdze by powiedział, a może któryś z tych, co truciznę zjadł, wypił. Przed procesem. Może. To oni wzięli do grobu też te informacje. Najpewniej tak. Nikt nie wiedział o Oskarze, jakby, że tak powiem. Nikt nie wiedział. Nie ma dowodów na to, że ktokolwiek wiedział o Oskarze. No więc z tymi informacjami, że nie ma żadnych dowodów, że faktycznie ten kot był i przeżył tyle tych zatopień, no to musimy oczyścić imienie Oskara, kota, który później sobie żył tam w kapitanacie. Nie, no czemu? No bo on nie był pewnie nazistą. No ale... To był jakiś inny kot. Ale brał benefity z tego. Wiesz, jakby... No, sorry. Beneficjent. Był beneficjentem III Rzeszy.
No tak. Bo miał jakby taką swoją renomę. Wiesz. Kurde, może i tak. To jest kolejna fałszywa legenda. To jest jak... to jest Rommel? Rommel był tym generałem od czołgów? Nie pamiętam. To jest kolejna legenda zbudowana, że bad guy turned good. Rozumiem, o co ci chodzi. No. I ten kot zyskał na tym. A faktycznie, no same benefity, bo tak, nie wzięli go znowu na statek. Nie był w Norymberdze. Nie był w Norymberdze. A dożyłby. No, dożył. Jakby miał taki mały swój koci sąd. Z małymi kotami, czy tłumaczami. Czy sądziłby go inne koty? Tak, psy i koty. Okej. No, bo nie wzięli go później na te statki, nie brali go na to. I to też według mnie jest benefit, bo po co oni brali te koty na te okręty? Koty nie lubią wody, sławnie. Ale koty brane były na okręty. Kot okrętowy, istnieje coś takiego. No tak, żeby szczury jadł. To prawda. No to on, leser. Tak. Bezużyteczny. Miał jeść szkodniki, a co? A na Bismarku cała załoga. Cały czas. Masz rację. No właśnie. Masz rację. Faktycznie, że faktycznie. Beneficjent. Wiesz co, kurwa, jebać go. No, jebać tego. Zmieniła się moja opinia zupełnie na ten temat. Ale jeśli były dwa różne zdjęcia też, dwóch różnych kotów, to co z tym drugim? O co chodzi? Pewnie gdzieś zginął. No pewnie tak jak mówisz, że w końcu któryś zginął, pojawi się drugi, to kto musi być ten? Okej. Okay. To musi być ten. No, czyli czyli jeszcze ten nazistowski... Gorzej, no. Jeszcze gorzej. Że tak, ten nazistowski mógł nie istnieć. Ten, który udawał nazistowskiego, zginął na którymś z tych dwóch zatopień i wzięli trzeciego, który udawał dwa poprzednie koty. Jednego, który nie istniał i drugiego, który zginął. Kto, wiesz, ten kot w ogóle kiedykolwiek był na statku? No. Ale całkiem fascynujące. Słuchaj, ale nie chcę teorii spiskowych. Ale już jesteśmy w tym rejonie, więc... Ale jeśli tak łatwo kota było wkręcić, że to jest ten kot... I on był tam i on nie zginął, to ile można wkręcić, że ktoś zginął, a naprawdę przeżył? To prawda. Słuchaj, no któregoś dnia ktoś będzie sobie spacerował w Argentynie i zobaczy małego kotka. Tak, dokładnie. Na drzwiach, na wodzie. Cały czas, ponieważ no, on jakby to jest jego jedyny rozpoznawalny charakter. To było jego życie po prostu, tak. Ktoś kiedyś go zobaczy i się spyta, czemu ten kot ma niemieckie nazwisko? Więc to była historia niezatopialnego Sama. Niesamowite. Podoba mi się w chuj. Świetne. I mam historię, którą mógłbym, tak powiem, skontrować. Dawaj. Historię. Zatopialny Max. Zatopialny Max. Pies, który po prostu utonął. Pies, który wyżerał deski z każdego, na pokładzie każdego. Nie. Mam historię, która, bym powiedział, jest w kontraście do tego, że coś, co się wydarzyło niecałe 100 lat temu, jest tak niepewne i tak nieudokumentowane. Mam historię najstarszej w historii udokumentowanej skargi klienta. Tak. Czyli jakby zastanówmy się chwilę nad tym, kto jest sumienny, a kto jest leserem jebanym. Bo kot, nawet zdjęcia mu robili, są dwa różne koty i uznali, nie, no to jest ten sam kot, wyjebane. Oni mieli naprawdę duży problem wtedy z rozpoznawaniem, kto jest po czyjej stronie. A w sumeryjskim mieście Ur około 1750 roku przed naszą erą. Przed naszą erą. Powstała gliniana tabliczka, która oczywiście została odkryta. Tutaj brytyjski wątek cały czas pozostaje, bo oczywiście archeologa, ludzi, którzy zabrali jak chyba najwięcej z Ur, znaczy ogólnie z Persji współczesnej i Iraku i tych miejsc starych babilońskich, brytyjskiego archeologa Leonarda Woolleya podczas łączonej ekspedycji British Museum
i University of Pennsylvania Museum. University of Pennsylvania Museum jest na czerwono, także mniej ukradli wyraźnie. Albo za dużo ukradli. Albo za dużo i tak nie piszmy o nich. Do prac badawczych na stanowisku Tal al-Mukajjar na terenie starożytnego sumeryjskiego miasta Ur. Zapisana jest na niej skarga mężczyzny o imieniu Nani do kupca Ea Nasira, dotycząca dostarczonej przez niego miedzi. I właśnie tak jak mówiłem, jest to najstarsza udokumentowana skarga klienta w historii. Jest to w British Museum do zobaczenia. Jest, okej. Okay. Tak. I teraz tak, wygląd i treść. Tabliczka ma 11,6 cm długości, 5 cm szerokości i 2,6 cm grubości. Ciekawe, czy to była wersja taka A4. Że wiesz, że on tak dużo wyjął tak, do tego. Tak. Nie, to nie, się nie zmieści na tej notatce. To muszę wyjąć porządną tabliczkę, bo ja mam do przekazania parę z faktów. Tak. Posiada nieznaczne uszkodzenia. Okay. Zapisana jest na niej pismem klinowym w języku akadyjskim poniższa wiadomość. I uwaga. Jesteśmy w 1750 lat przed naszą erą. Mhm. Ale gorąco. Powiedz Ea Nasirowi. Nani śle następującą wiadomość. Kiedy przybyłeś, powiedziałeś mi, co następuje. Dam Gimil Sinowi, gdy przybędzie, dobrej jakości sztaby miedzi. Wyszedłeś, lecz nie spełniłeś tego, co mi obiecałeś. To jest crazy DM. To jest crazy DM. Wyszedłeś, lecz nie spełniłeś tego, co mi obiecałeś. Okay, tylko mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Tak. Położyłeś przed mym posłańcem, Sid Sinem, by the way. To jest... herbata się wylewa, stary. Tu są, lecą... On tam receipts, był. Kurwa. Tutaj jest imię, nazwiska, wszystko jest podane. No nie powiesz, że tak nie było. Położyłeś przed mym posłańcem, Sid Sinem, złej jakości sztaby i powiedziałeś, jeżeli pragniesz je wziąć, weź je. Jeżeli nie pragniesz ich wziąć, odejdź. Bierz albo spierdalaj. Po prostu. Tak. Obiecałeś mi dobre jakości... Dam Gimil Sinowi dobrej jakości sztaby miedzi. Tak mówię. Położyłeś złej jakości sztaby i powiedziałeś, bierz albo spierdalaj. Za kogo mnie masz, że traktujesz kogoś takiego jak ja z taką pogardą? Wysłałem jako posłańców panów takich jak my, by odebrali od ciebie worek mych pieniędzy, zdeponowanych u ciebie. Lecz ty potraktowałeś mnie z pogardą. Kilkukrotnie wysyłając ich z powrotem z pustymi rękami, do tego przez ziemię wroga. No. Czy jest pośród kupców Dilmunu taki, który wobec mnie tak postąpił? O kurwa. Jedynie ty obszedłeś się mym posłańcem ze wzgardą. Przez tę jedną błahą minę srebra, którą jestem ci winien, swobodnie mówisz o mnie w taki sposób, podczas gdy ja w twym imieniu przekazałem pałacowi 1080 funtów miedzi. Wow. Tak samo... Ale ciężka sprawa, ty. Jak Umi Abum przekazał 1080 funtów miedzi. To osoby trzecie są wciągane w to. Poza tym, co obaj spisaliśmy na tabliczce złożonej w świątyni Szamasza. Tak było. Jak potraktowałeś mnie w zamian za tę miedź? Przetrzymałeś worek mych pieniędzy na ziemi wroga. Do ciebie należy teraz ich zwrot w całości. Przyjmij do wiadomości, że od teraz nie przyjmę od ciebie żadnej miedzi, która nie jest dobrej jakości. Będę od teraz sam wybierał sztaby na moim podwórzu i będę korzystał wobec ciebie z prawa do odrzucenia, bowiem potraktowałeś mnie z pogardą. Zasady się zmieniły. I to jest cała treść. Zajebiste, ale powiem ci, że... Zachował zimną krew. Tak. Bardzo rzeczowo opisał całą sytuację. Powiedział, byli świadkowie. On się zachowywał zawsze w porządku wobec niego. No i też zaproponował, że no słuchaj, teraz wyglądać sytuacja będzie w ten sposób. Kurde, jestem pod wrażeniem. No. I to jest pierwsza zapisana w historii. Pierwsze w historii dopraszanie się o fakturę. Tak. Tak. No i ogólnie rzecz biorąc, ja o tym się dowiedziałem... na takim polskim kanale, ja go polecę, ponieważ moim zdaniem zasługuje.
się nazywa to ten kanał Skryptorium. Ma 14 tysięcy subów i jest dużo takich ciekawostek. Mhm. Myślę, że jak lubicie DTP, to polubicie ten kanał. I co ciekawe, ja właśnie w tym filmie o tej sprawie dowiedziałem się nieco więcej. I chodzi o to, że ten Ea Nasir zebrał hajs od kilku gości z Ur. Mhm. Pojechał po miedź, bo w ogóle to jest całkiem ciekawe, że... Zebrał hajs. To była sytuacja w stylu, ej, zamawiam, chcecie też, będzie taniej za wysyłkę. Tak, okay. Tak. I to było też trochę na zasadzie, każdy z nas ma trzech znajomych i hej, słyszeliśmy się ostatnio w liceum, ale może chciałbyś mi teraz po prostu dołączyć do mojej piramidy finansowej. To jest nie jedyna piramida w Babilonie, że tak powiem. Ogólnie rzecz biorąc, jako paradoksalnie jak na miejsce kolebkę cywilizacyjną, w Babilonie nie było miedzi za bardzo. I ona była przywożona z terenów takich jak Bahrain dzisiejszy, czyli przy Arabii Saudyjskiej, z południa. Mhm. No i chłop po prostu zebrał hajs, zebrał tę miedź i miał przywieźć miedź dla tych kupców z południa. Trochę tego było. Ale on wolał kontrakt ogólnie pałac w Ur też złożył zamówienie. Okej. Okay. I on najlepszej jakości miedź dostarczył dla pana. Kur. No nie. A im kupił chujową. Po prostu... Ja pierdzielę. Został wykonany tak zwany kwit flip. I to jest najstarszy kwit flip świata moim jakby udokumentowany również. Po prostu zebrał hajs i zaczął nim obracać. I musiał się jakoś wywiązać z tego koniec końców, więc dało im jakąś chujową miedź na sam koniec. O Boże. Więc oni, te skargi były słuszne. No tak. No nie przyjęli tej miedzi w końcu, nie? No nie przyjęli. Z tej skargi. Pokazali mu tą miedź, od razu widział, że gówno. No. Kurde. Więc no. On jakby chciał wejść w tutaj, po prostu dogadać się z dużą korporacją, z pałacem, z wyżej postawionymi. I podkopał tych swoich klientów zwykłych. Jak on się nazywał? Chyba Ea Nasir, czekaj. Okay. Co jest najlepsze? Że on tak... Ea Nasir. Pojawiła się ta opcja, że to w tym... sprzedać w tym... tym władcy. I tak sobie myśli, kurde, ciężka sprawa, ale w sumie co najgorszego może się stać? Teraz my 3000 lat później. Więcej. No tak, 3000. Ponad 3000. Ty kurwo. Tak. Chuju, coś ty myślał. Cześć tak odpierd... Ale to jest tak niesamowite. On myślał sobie, dobra, czas nie istnieje. On nawet nie myślał, że w ogóle tyle lat może istnieć cokolwiek. Jestem przekonany. I ja pierdolę. I są też inne tabliczki znalezione w tym samym miejscu. O, nice. Jakie? Jedna z nich, oczywiście na angielskie, musiałem wejść na angielskie źródła. Klasyk. Jedna z nich ma list, no tak jakby wiesz, list od człowieka imieniem Arbituram, który narzeka, że nie dostał jeszcze swojej miedzi. czyli znaleziono te listy w siedzibie tego typa, tak. Który ich w chuja zrobił. Zajebiście, co on zbierał te rzeczy. No stary, to jest... Dostajesz kamienną, to nie jest papier, to nie jest mail, dostajesz kamienną tablicę. Dostajesz ja myślę, że te kamienne tablice miały... Dostajesz list i wrzucasz go do pokoju na listy. No, myślę, że kamienne tablice w ogóle miały o wiele większą wartość też. No, ja. Trzeba było dłutem w nich wykuć. Ciekawe, w sensie... No, jak on... Znaczy, papier musiał być droższy. Czy wtedy... Bo pewnie by papieru używali, gdyby mogli, tak. Nie? Natomiast no, robiło się go ciężko wtedy. I inne są jeszcze tabliczki, na których również są zażalenia na temat złej jakości miedzi. Boże. I miał to wszystko kurwa zebrane. No. Sobie myślał, dobrze, w domu mnie jest, nikt tego nie zobaczy nigdy. Ale pomyśl sobie, że ten gość... Ten, którego oszukał, on musiał tym dłutem, w tą
ten kamień. Jak on napierdalał w to. Ej, czy widać po prostu, jak ktoś wkurwiony pisze? Pismem klinowym? Pismem wiem. Klinowym. Jak jakby caps lock włączył, wiesz. Tak po prostu wybite są takie głębokie, że odchodzą niektóre. Ja mam nadzieję, że on miał jakąś żonę, jakąś rodzinę, nie? I po prostu ona siedziała w jednym pokoju. W komnacie jednej. W komnacie. W pokoju. A on w drugim pokoju na listy.